Onomastyka jest jedną z subdyscyplin językoznawstwa. Onomaści zajmują się nazwami własnymi, a nazwy własne to to, co nas otacza i dotyczy na co dzień. To są nazwiska, imiona, nazwy miejsc, miejscowości, miast, ale również rozmaitych tworów człowieka, wytworów człowieka, takich jak na przykład miejsca usług, lokale, różne towary, więc repertuar nazw, które nas dotyczą i otaczają, wśród których żyjemy, jest naprawdę ogromny. I tym właśnie zajmują się językoznawcy onomaści. Jest to dla nas taka uczta naukowa, takie święto. Wymieniamy swoje poglądy, spotykamy się towarzysko, poznajemy się, bo za każdym razem przyjeżdżają nowe osoby zainteresowane onomastyką. No, onomastyka pozwala ludziom oswoić się bardziej z nazwami. Z tymi problemami, ja akurat nie jestem antroponomastą i zajmuję się pochodzeniem nazwisk, szczególnie w okresie od XVI do XVIII wieku. Wiele osób pisze do Instytutu listy, prośby z objaśnieniem etymologii nazwisk. Pomagam też niektórym osobom w tworzeniu drzewa genealogicznego, bo jest ona teraz niezwykle modna. Ja staram się w moich badaniach onomastycznych koncentrować się na relacji nazw własnych do zmian natury społecznej, obyczajowej, kulturowej. Tym zajmuje się między innymi nowa humanistyka, która stawia na otwartość właśnie badań humanistycznych, po części także na ich użyteczność, na związki z przeciętnym człowiekiem. I to staram się próbować robić ostatnio w mojej pracy naukowej, czyli analizować nazwy własne w kontekście szerokim, właśnie tak powiedziałem, społecznym, kulturowym. Interesuje mnie wpływ nazw własnych na otaczającą rzeczywistość, ale też wpływ rzeczywistości na zmiany w przestrzeni nazw własnych, które to zmiany obserwujemy ostatnio bardzo dynamicznie i no, są one rzeczywiście niezwykle ważne i wielorakie. Ja mówiłam o kamienicach w całej Polsce. Były to wybrane typy kamienic. Oczywiście też tutaj znalazłam jedną kamienicę, o której też wspomniałam, o polskiej kamienicy. Natomiast wszystkie kamienice, które objeżdżałam, bo już wczoraj byliśmy na spacerze, no są niezwykle piękne, są odnowione, robią duże wrażenie, są bardzo estetyczne, no bardzo miło można sobie pospacerować. No i jak gdyby odebrać tego ducha Opola, które no jest miastem takim wielokulturowym od dawna i to wszystko tutaj w tych kamienicach jest zawarte. A wracając do Pani wykładu i do tych kamienic, co było najważniejsze w tworzywie tego wykładu, co Panią najbardziej zaskoczyło, co jest takie interesujące, co ma cechy wspólne, a co być może rozłączne, takie, które są też osobliwe dla być może regionów poszczególnych Polski? Jeśli chodzi o nazwy kamienic, to najczęstsze są nazwy pochodzące od posesjonatów, czyli właścicieli kamienic. Są to osoby, które są w jakiś sposób uhonoryfikowane, to są prestiżowe nazwy, pamiątkowe i właściwie one dominują we wszystkich miastach, czyli od nazw osobowych, nazw właścicieli kamienic. One się też zmieniają w ciągu wieków w zależności od właścicieli, więc mogą mieć różne nazwy w zależności od nazwiska, bo to od nazwisk. Też są kamienice, w których mieszkały osoby znane, sławne, na przykład Kopernik czy Matejko, to są też właśnie domy. I kamienica jako dom miejski, używana nazwa jest zamiennie, albo kamienica, albo dom. To również jest kamienica. Ja w Opolu akurat znalazłam kamienicę książęcą i ona ma też nazwę pod lwem. I ta druga nazwa pochodzi od nazwy apteki. Więc to jest kamienica narożna. No, dla mnie była ta kamienica akurat interesująca. W porównaniu tam jeszcze z innymi, które były również narożne i miały też podobne nazwy. Wiek XXI chyba przynosi ogrom materiału dla badaczy. Tak, właśnie tak jest, jak Pan powiedział. Nazwy własne to jest taki teren, powiedzmy, języka, który rozwija się i rozrasta codziennie właściwie za sprawą wielu czynników. Przede wszystkim powiedziałbym zmiany o charakterze medialnym. To w mediach dzieje się w tej chwili wszystko, więc trzeba to, co się pojawia w mediach, ponazywać, prawda? Nowe programy, blogi, strony internetowe, ludzie również, którzy
występują w mediach, prezentują się, nazywają siebie jakoś, prawda, przyjmując niki, ale także poza tą rzeczywistością medialną dzieje się bardzo wiele, prawda? Powstają nowe punkty usługowe, nowe fenomeny, towary, prawda, przedmioty, które trzeba nazwać. Nazwy własne w przestrzeni politycznej, publicznej są też szalenie ważne, bo powstają nowe ugrupowania społeczne, partie polityczne. Także tutaj rzeczywiście pole do badań i do obserwacji natury kulturowej także jest ogromne.